Cześć, z tej strony Atrendil w 15 odcinku serii Zagrajmy w Dragon Age Początek. Obecnie jesteśmy na szczycie wojownika i pomożemy Lewiemu odkryć przeszłość jego rodziny. Jego praprababka Sofia Dryden była szarym strażnikiem i tu stacjonowała. Zobaczymy co i jak. Ostatnio też miałem problemy z utworzeniem drużyny. Jakoś mam to do siebie, że zżywam się z nimi. Każdy ma swój charakter, Morrigan może jest żądliwa, jeżeli chodzi o pomoc innym. Nie lubi Alistera, ale mimo wszystko jest coś w niej, co i tak można polubić. Sten to mruk, ale też, tak jak i pozostali członkowie drużyny, ma swoją historię. Zagłębiamy się w te właśnie historie i jakoś te więzi się samoczynnie tworzą. Nieźle biegasz po górach, Stenie. Dobra, zaczynajmy. Co tutaj będzie? Hełmy z głów? Cofnijcie się w końcu! Zdobycie szczytu nie będzie łatwe, panie. Dałem strażnikom szansę na honorową śmierć. Tymczasem oni kryją się jak tchórze. Skorzystamy więc z rady króla. Weźmiemy ich głodem. Na szczycie mają zapasy na wiele miesięcy. A więc zaczekamy. Gdy będą zbyt słabi, żeby unieść broń, poślemy ich na sąd ostateczny. Co to było? Przez chwilę zrobiło mi się słabo. Chyba nie oszalałem, co? Ty też to widziałeś? Oczywiście, ja też miałem wizję, Levi. Jak to możliwe? To miejsce jest naprawdę nawiedzone. Świat jest pełen tajemnic. Tak, strażniku. A tam leżą żywe trupy. Będziemy mieli pewnie to samo, co w wiosce Redcliffe. No, skoro leżą, to wiadomo, że za chwilę co? A jak powstaną? Nie ma to tamto. Bierzemy od razu Morrigan. I teraz dobre ułożenie. Oby tylko nikt nie wszedł nam pod... O, i teraz każdy może... A przede wszystkim Alistair. Zanim on wstanie, to może Atarendilu. Ty spróbuj tutaj tego rozwalić mocarnym ciosem. Może się uda? Tak, roztrzaskanie jeden. Jeszcze drugi się nie odmroził to. Nie, nie udało się. To cios tarczą. Też nic z tego. Jakoś ten wytrzymalszy. Że jeszcze nie zgnił całkowicie. Co tutaj? Morrigan została zaatakowana i co? To... Aha. Kolejne partie. Powstały. Tylko, że... Czekajcie, tamten czaruje, to jest jakiś... Aha, akolita. Morrigan. A właśnie, nie włączyłeś... broni mrozu, zawsze to dodatkowe obrażenia. Dobra, zajmijcie się nimi szybciej. Bo nasz... Atarendil tam sam pobiegł. O, już roztrzaskanie i... A ty co? Ogłuszony? Niemożliwe. Dobra, my tutaj sami. Nie. Akolito, ty tutaj nie uciekniesz tak szybko. Dostaniesz od razu. O, trochę mamy mało tych okładów leczniczych. Będzie trzeba wykorzystać. Morrigan by trochę tam ziółek wykorzystała. No, zamroź jednego. Drugiego też zresztą niech Morrigan rozwali. Ładnie, brawo. Aha, kolejni. Dobra, nie czas na zbieranie, trzeba lecieć na nich. Chodźcie, chodźcie. Jasne. Kto tam jeszcze jest? O, główny zwiadowca strażników. Nie błyskawice. Tutaj też użyjmy mrozu. Aha, jednego tylko zamroziliśmy i nie tego, którego chciałem. O, też tarczą nas powalą. Gdy damy im ku temu okazję. Atakuj, czemu nie atakujesz, Atarendilu? Co się z tobą dzieje? Przecież kilka razy nacisnąłem, by się atakował. Dobra, trzeba go powalić. O, odporność. Nie zapominaj.
A pokażcie w ogóle swoje taktyki. Tutaj, okej. Ty z kolei masz tutaj więcej niż 25, może... Ty tak, wszystkich atakujesz, może inaczej. Ma... mniej niż 50, wtedy to ma jakiś sens. Groźby włączasz? Chcemy, żebyś włączał groźbę? Wszyscy ciebie będą atakować, to wtedy musimy ciebie chronić. Morrigan tutaj też dobrze jest. Chyba w porządku. Dobra, kontynuujmy. Z tym, że pomoc Morrigan jest nieoceniona w tym przypadku. I teraz wszyscy na raz... O, szybko się wydostał z tego. No i faktycznie trzeba będzie wykorzystać Morrigan i jej umiejętności ważenia. Już? Po wszystkim? O, antyczna kusza. Nie zobaczymy, jakie ma tylko parametry. Antyczna kusza strażnika. No to jasne, że zamienimy, ale... Obrażenie te same, tylko że ma jeszcze dodatki. Jak najbardziej, ale druga kusza. Sten nic nie ma, faktycznie. A my jeszcze z kolei weźmiemy ogniste pociski. Może kiedyś się przydadzą. Choć raczej nie. My raczej atakujemy i walczymy w zwarciu. Dobra, stwórzmy tyle, ile możemy. 21. Oby wystarczyło. Mogliśmy jednak wrócić jeszcze do obozu. Nie pomyślałem, żeby od Bodana kupić to, co mu zostało z inwentarza. Jeżeli chodzi o, no, apteczki, okłady. Historia BSS. Zadanie. Udało ci się poznać część historii bazy na szczycie wojownika. Możliwe, że można poznać lepiej. Spróbuj dowiedzieć się więcej. No i jeszcze tutaj. Pomóż Lewiemu oczyścić honor rodu. Ostatnim komendantem ferlańskich strażników była Sofia Dryden. Tak jak wspominałam, Lewi pragnie się dowiedzieć więcej o jej życiu i ma nadzieję, że znaleźć dowody na to, że przyniosła rodzinie zaszczyt, a nie hańbę. Tutaj mamy... Jasne. Takie tam historie. Nie ma żadnych szczątków? Lewi, chodź. Szkoda, że nie walczysz. Szkoda, że nie możemy dać tobie, nie wiem, nawet sztylet w garść, żeby z nami tam dzigał wszystkich, kogo popadnie. A co to, duszki jakieś? Latające jakieś ogniki? Dobra, nie przedłużajmy. Nic nie zostało, nie zostało. Chodźmy dalej. Do twierdzy. A co twierdza szczytu wojownika przyniesie? Więcej żywych trupów? Szkieletów? Skoro już na początku mieliśmy z nimi do czynienia. Większy szok przeżylibyśmy, gdybyśmy tak weszli do twierdzy i tam... Morale ludzi jest niskie. Moje zaklęcia są tutaj bezużyteczne. Zaklęcia to Sofia Dryden, żeby dowodzić ludźmi, Avernusie. Avernus. Przypomnę im, że są strażnikami. Żołnierze! Nie będę was okłamywać! Sytuacja jest niewesoła. Przeciwnik ma przewagę liczebną, a my puste brzuchy i coraz mniej serca do walki. Ale jesteśmy przecież strażnikami. Mroczne pomioty czmychają, gdy słyszą dźwięk naszych rogów. Arcydemony podają masę. Ta elfka na nas patrzy. Gdy damy im posmakować naszych ostrzy. A więc mamy paść na kolana przed jakimś despotą? Zejdź z tej... Nic z tego! Ja nigdy się nie poddam! Nie poddam się i nie zatańczę na szubienicy Arlanda! Proponuję przeto tu i teraz, w tych uświęconych korytarzach, gdzie całe pokolenia naszych braci czuwały gotowe, by stanąć do walki przeciwko mrocznym pomiotom i wszelkiemu złu! Proponuję, byśmy posłali temu tłustemu Benkartowi wiadomość. W tym świętym miejscu stawiali wrogowi czoło dumni, silni ludzie. Prędzej umrę, niż poddam się tyranii. Dzielni, nawet gdy morzył ich głód, razem z nimi stała moja praprababka. Wygląda na to, że miałeś wspaniałych przodków. Czy król Arland był tyranem? Nie mogę uwierzyć, że król zaatakował szarych strażników. Wszyscy wiedzą, że strażnicy zostali wygnani.
Ale żeby ich tak mordować? Król Arland musiał być prawdziwym potworem. Ale dość już tej mojej paplaniny. Prowadź, przyjacielu. No jasne, że poprowadzimy. Ale najpierw deklaracja nieposłuszeństwa. Na afiszu widnieje następujący napis. Na tej ziemi dzielni mężowie stawili czoła tyranowi, stawili mu opór walcząc o wolność i zginęli. Tekst podpisany jest przez szarych strażników, których oblegały wojska króla Arlanda. Kapitan Melo, Czarna Fredka, Lopez ciskający krzesłami, Sir Derek z Orle oraz Jason Długi Łuk. Alan Kutliwy, męczennik kartografii, milczący Dawid, Dustin Daltonista, Ebengar z Bydlęcego Bractwa, Dziki Farl, Sir Graham Niemęczliwy oraz Jason bez Argonautów. Langley Nikczemny, Jama Szczęściara, Wściekły Pies Maddows, Matthias Krwawy, Nikczemny Kapłan Magirk, Magiczna Kryminalistka Melissa, Om Rozciągnięty oraz Szczurek Derksen. Sierżant Rudy Morrison, Santos Cichy Bułat, Eryk Złośliwiec, Ślepawy Santos oraz Wellburn Szalony Ogień. No nieźle, niezła deklaracja. Nazwiska niczego sobie. Dobra. Już. O, to nie tylko szkielety, ale też i demony. Leliano? O nie. No co to ma być? Dobra, ognisty demon to pewnie i na... lód będzie bardziej podatna. To co to? Co się dzieje? A Tarendila wzięli i rozwalili nam. Masakra. A co wy nie możecie? Tajemna zmora. Tutaj możemy ciebie? A ty możesz tutaj coś zrobić? Czy nie? Szok ebasit hisra. Merad asarit. Chcę to wykorzystać, zobaczyć, czy to coś pomoże w trakcie walki. Nie ma co. Anane sam kun. Widzicie? A jednak ma zastosowanie. Wiedziałem. Modlitwa za zmarłych kunari. Ocuci nas, gdy padniemy. A tamci nie wiedzą, o co chodzi i myślą, co jest do cholery. Przecież ten leżał. Już go nie był z nami. Ale już jestem. Co prawda mamy krwawy kaszel i musimy użyć zestawu, no bo w końcu padliśmy, tak? Ale mimo wszystko działa. Sten jest niezastąpiony w tym przypadku. Widzicie, nowych rzeczy się dowiadujemy. Swoich... no, demony gniewu. Ale ta tajemna zmora od razu nas... będzie ciężko. Będzie bardzo, bardzo ciężko, ale notatka też. Co tutaj będzie? List od Bana Matiusa. Sofio Arl Ruan został zamordowany wraz z całą rodziną, włącznie z dziećmi. Ród Ruanu wygasł, a Arlet chwilowo przeszedł na własność krony. Arland uważał, że Ruan spiskuje przeciw niemu. Ruan skrytykował tylko wydatki króla na święto odźmienia. To wszystko. Parę pustych słów rzuconych w niewłaściwej chwili. Król posuwa się za daleko, jego umysł wypełnia szaleństwo, a on sam trzyma się korony, niczym tonący brzytwy. Sofio, błagam cię o pomoc, w przeciwnym razie ucierpi więcej ludzi. No no, faktycznie tyran, bojący się. Stenie, cieszę się, że tu jesteś. Po prostu te jednak prezenty świąteczne, widzicie, mają zastosowanie. Chociaż... zastosowanie Morrigana raczej nie jest fajne. Minusowy modyfikator. No nie, no. Już od razu. Dobra, zajmijmy się nimi. Chociaż z drugiej strony, możesz z tej perspektywy z dołu ich możesz. No tylko, że... o. Jednego. To za mało. Tutaj roztrzaska z tego. Mocarnym ciosem? Nie udało się. Alistair tutaj ze Stenem próbują. Ale mi bardziej chodzi o to roztrzaskanie, czym szybciej... o! Pięknie, to starczo, naprawdę łatwo można to zrobić. Co, nie trafiamy w niego? Weź go tutaj. Szybciej tego lub tego. Tam Sten sobie jakoś radzi. O niego się nie martw.
naprawdę ci się wydaje, że... Chociaż pomóż mu może jednak coś tego zamroź silniejszego. Lepiej nie już tutaj sobie poradzimy. O, Alistair nam pomaga i w sam raz szybko. Dobra, potrzebujecie pomocy? O, razem ze Stenem. Dobrze, że nie wziął okładu Jasne. Leczniczego. I tak niewiele ich mamy. A teraz regeneruje się automatycznie. Notatka. Prośba komendanta Atlara. Nie dajemy sobie rady, na szczycie wojownika działa tu jakaś czarna magia. Żołnierze mają omamy i nie odróżniają koszmaru od rzeczywistości. Polegli wracają do życia, atakują ponownie. Napadają też na nas potwory, jakich nigdy wcześniej nie widziałam. Ktokolwiek za to odpowiada, zamierza zniszczyć nas wszystkich. Zarówno królewskie wojsko, jak i szarych strażników. Prześlijcie pomoc, długo nie wytrzymamy. Komendant Atlar. Widzicie. Dowódca Atlar stał się nieumarły. No i niestety, kufer. Tak jak wspominałem, będzie trzeba wziąć Lelianę. Będzie łatwo. Gdy skończymy już ze szczytem wojownika. Raz jeszcze tutaj... Aha, chodzą szkielety Arlanda. Jeszcze raz tutaj przybyć i te kufry otworzyć. Nie mamy zresztą wyjścia. Pusto? Aż dziw. Co tutaj jest? Kuchnia. Zaczynajmy. W kuchni też pusto. Teraz już mam wrażenie, że jakie drzwi byśmy nie otworzyli, to zawsze ktoś wyleci na nas. W końcu wszyscy chcą się nas pozbyć. Tam szkielety chodziły. Tutaj nie ma wyjścia, dobra. W końcu mapa też tak pokazuje. Będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Chodzą, jeszcze nas nie widzą. Więc? No. Dobra. Teraz. Pięknie. Odsuń się. I Alistair. Czyń swą powinność. Raz. Ty z kolei wal. O, roztrzaskanie. I jeszcze trzeciego. Dawaj tarczą. Szybciej polecimy do przodu. O, nie udało się. To może zdążymy my mocarnym ciosem. Tak, udało się. Roztrzaskanie. Aha, kolejne zwycięstwo, bo kolejni wstają. Dobra, i tak nie ma sensu ich... O, po wszystkim. Jedni nie mają w ogóle czym walczyć. Wiem, że to przeciwnik, ale mimo wszystko, no. Wziąłby... gołymi pięściami, to wiele nam nie zrobi. Chociaż tutaj jeszcze leżą. To będzie pewnie trzecia tura. Powstaną za chwilę. Prawda? Powstaniecie? A jak? Wszystkich po kolei razem. O. I co? Po wszystkim? Wszystkim. Tego powalimy raz. Później mocarnym ciosem. Tutaj weźmiemy... O! Co się stało? Odepchnął nas? My tarczą go, a on nas odepchnął? Ciekawe. Morrigan, jaka bojowa. W tle nie wiem, czy usłyszeliście, coś tam krzyczało... Rozwalcie ich na kawałki, czy coś takiego. Księga jest mocno odpalona. Tu i ówdzie daje się odczytać jakieś pojedyncze słowa, ale to wszystko. Oho. Drzwi nie wytrzymają, archiwisto. Prawie gotowe. Prawda musi wyjść na jaw. Jakie to ma znaczenie? I tak jesteśmy już martwi. Nasza wielka rebelia tak mało brakowało. Rebelia? Umiera. Zanim zdążyła się narodzić. Przecież mówiliśmy, że to... Nie powinniśmy byli tego robić. Strażnicy nie powinni przeciwstawiać się królom i książętom. Mielibyśmy stać bezczynnie, podczas gdy... I się dostali. Kolejna... rebelia? Powiedział rebelia, o co chodzi dokładnie. Z tą rebelią? Nie mam pojęcia. Gdyby tylko księgi się nie spaliły. Co takiego? Rebelia stoi w sprzeczności z tym wszystkim, o co walczą strażnicy. Ale Sofia musiała mieć swoje powody. Strażnicy są bohaterami. To prawda. Nad pewnymi krzywdami po prostu nie można przejść obojętnie. Może w środku znajdziemy jakieś odpowiedzi. Miejmy nadzieję. No, miejmy nadzieję, no bo rebelia, szarzy strażnicy, tak uwikłani.
Chociaż my teraz też Zaczynajmy. Jesteśmy politycznie uwikłani przez tego cholernego Logena. Co tutaj mamy? Historia Szczytu Wojowników, rozdział drugi. Dobra. A, zaktualizowano zadanie. Gdy znajdujemy te kawałki, to tutaj właśnie odkryłeś kolejny kawałek układanki. Na pewno jest tu coś jeszcze, na pewno, no bo... Które to było piętro? To parter, to teraz idziemy do pierwszego. Ale... nic? Nie ma od razu ataku? Chociaż... no, już sobie przypominam, ale wy sami zobaczycie, nie będę tutaj spoilerował za bardzo. W razie co? Mamy Stena, który nas podniesie, ale... właśnie. O nie! Wizja. Nela top obresu sytan net bekon. Na krew Andrasty to! Przywołuje demony. Szary strażnik. Ej, ej, Berfotus Victus! Przycisnąć ich teraz! Patrzcie, a demon, którego przywołał Avernus, atakuje swoich nie, szarych strażników. Nie, walczcie z ludźmi króla! Głupcy, tyle śmierci, cierpienia i... o tak, krwi. Zasłona została rozerwana. Avernusie, twoja dusza należy do mnie. Akolici, wycofajcie się! Bitwa jest przegrana! Avernusie! Co się stało? O nie, znów walka. Co znów walka? A, to ma na myśli, ale tutaj przeciwnik, który jest bossem, mini bossem. Tylko tak, czekajcie. Ci stoją tutaj. Wiecie, najpierw trzeba tych rozwalić, żeby tego móc pokonać. Dobra, my Atarantilem tak zrobimy, ale ty, Morrigan, teraz musisz go powstrzymać. No, zrobisz to. A tych trzeba jak najszybciej rozwalić. Dobra, okrzyk bojowy, może coś nam pomoże. Dobra, odwrócił się od nas. A ci jeszcze strzelają dodatkowo. Patrzcie na jego pasek życia. Widzicie? Jak ich nie pokonamy, cały czas będzie się... leczył. Regenerował. Najgorzej, że Sten teraz. Co ty, Stenie? A, ty masz groźbę włączoną. Nie, lepiej bierz dokładne ciosy. A ty też, Morrigan, nie wiem. Weź go cały czas powstrzymuj, mroź go. Odporność, jasne. Raz się mrozi, raz nie. Jeszcze raz. Znowu się nie udało. To pewnie i uderzenie umysłu nie pomoże, co? Jest! Ogłuszenie tym razem podziałało. Dobra. Dobrze, że nie mają za dużo życia. Oby Sten tylko nie padł. Jak Sten padnie, to nie będzie mógł wykorzystać modlitwy ze zmarłych Kunari. Dobra. Raz, dwa, trzy. Szybko go rozwalać. Aha. Raczej to ogłuszenie nie... O! A jednak! Schylił się. Dobra. Czarami go szybko. Jak najszybciej bierz od razu mikstury Lyrium i atakuj go. Cholera, kolejni. Nie, to nic z tego. Alister. We dwóch razem. Dobra, Morrigan. Atakuj czarami. Jaju, ten zaraz się zregeneruje. Już, pełny pasek życia. No wiecie co? Szybko. No tego też trzeba za każdym razem jakoś unieszkodliwić. Właśnie. Tutaj szybko. Alisterze, rozwal tego.
nie wiem, tarczą, czymkolwiek. No i my jeszcze Atarangilem pomożemy. No traf. Stenie, kontroluj się. Bierz od razu okład. Bo jak on ciebie tutaj... Dobra. I mroź go. Lewiego niechcący. Szybko, czary, czary. Wszystkim, co mamy w zanadrzu. To też od razu go mroź. Brawo. Uderzenie tarczą. My tutaj mocarnym ciosem. Co ty masz z tym w zanadrzu? Tutaj nie włączaj groźby. Właśnie, to wyłączymy. Nie włączaj groźby, tylko dokładne ciosy. Dobra, atak. Bo jak zaraz znowu się pojawią... To lipa. Znowu się zregeneruje. A tak mało brakuje. Dobra, już nie ma jeszcze tamtych. Koniec. Udało się. Strażnicy przyzwali demony. Nie mogę w to uwierzyć. A moja babka, ona wiedziała. To była walka. Nie wiem, czy to tylko jednorazowo tamci się pojawili na tych miejscach, ale lepiej nie ryzykować. Za każdym razem, żeby pasek się tam regenerował. Strażnicy nie stronią od magii krwi, korzystają ze wszystkiego, co pozwala odnieść zwycięstwo. Mam swoje powody. Ona walczyła o życie. No, strażnicy nie stronią od magii krwi, korzystają ze wszystkiego, co pozwala odnieść zwycięstwo. Chociaż tutaj o coś innego chodziło. Przeciwko mrocznym pomiotom, ale magia krwi nie, my akurat nie. Ona walczyła o życie. Wierzyłem, że moja rodzina jest inna. Może dalej znajdziemy odpowiedzi. Może. Pozbierajmy jednak... O! Od tych zim! Morrigan? Coś Możesz dla ciebie? Mi rozkazywać. Mogę rozkazywać? No, no, no. Magii za mało ma. A ile właściwie masz? No to przy kolejnym poziomie będziemy mogli Robi się. Morrigan przekazać. Ale jeszcze trochę brakuje. Tobie też? Nie, tobie akurat niewiele. Martwy strażnik. Nic tutaj? A to dalej działa. Może przez to demony przechodzą. Dobra, Levi. Chodźmy na drugie piętro. Kaplica, nie. Oho. A kolejny jeszcze leżą. Znowu się pojawił. O, to może być piękne, jak wszystkich ogarnę. Byle nie Atarangila. Tak, udało się. No i Alisterze, czyń swą powinność. I tutaj tak, a my Atarangilem roztrzaskamy tego. O ile się uda. O ile trafi. O, ładnie jest ten. A tego... A, już za późno. Ale to nic, dwóch się pozbyliśmy. Co, wstajecie? A tędy nie przejdziemy. No trudno. A co to, dżem malina? Rozdział trzeci. Zadanie zaktualizowano. Historia BSS. No zobaczmy. Trzeci przeczytam. Po śmierci Asturiana wokół niego zaczęły krążyć coraz bardziej niestworzone plotki i domysły. Jedna z dziwniejszych pogłosek opowiadała o tym, że Asturian zadłużył się w elfii księżniczce, którą w tajemnej komnacie próbował wskrzesić, korzystając z magii krwi oraz jej ulubionego przysmaku malinowej konfitury. Komendant straży Frida Halwig zleciła przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia w sprawie tajnych planów Asturiana, lecz nie zdołała znaleźć dowodów na to, że cokolwiek zmieniono w budowie twierdzy. Komendant Halwig ogłosiła, że plotki na temat Asturiana kalają jego pamięć i jako takie będą surowo karane. W ten sposób położono kres domysłom. No dobra. Ale tutaj. Sofia. Konszachty z diabłem. Kwatera dowódcy. No, no. Kolejny kufer. I tutaj też. No dobra. Zatrzymaj się, strażniku. Ta tutaj chce z tobą pomówić. Kim lub czym jesteś? Dlaczego... No, kim lub czym jesteś? Ta tutaj to Dryden, dowódca. Sofia! Nie wygląda jak Sofia. Jest tym wszystkim. Ona się rozkłada. Babcia? Ubiliście wiele demonów, żeby się tu dostać. Ta Dobry. Tutaj chce zaproponować umowę. Nie, nie, nie. Levi, obawiam się, że twoja prababka została opętana. Najprawdopodobniej,
albo jej rozum odebrało. Moja praprababka nie żyje. I to prawda. Nie wiem, co to jest. Ja też nie wiem. Czy ostała się w tobie choć cząstka prawdziwej Sophie? A tutaj posmakowała jej wspomnień, przejrzała jej myśli i znalazła wszystkie ukryte miejsca. Ale jest ona dla tej tutaj tylko pożywieniem, niczym więcej. Nie ma żadnej Sophie. Dlaczego niby miałbym ufać demonowi? Czymże jest jedna kobieta wobec twojej potęgi? Zabij mnie, jeśli cię obraziłam, proponując nieodpowiednie warunki. Głupcem byłaby ta tutaj, gdyby zdradziła strażnika. Opowiedz mi o tej umowie. Kun nie pozostawia wątpliwości, gdy chodzi o demony. Spokojnie. Należy je niszczyć szybko i skutecznie. To dość gadania. Prawda, ale... Współdziałaj ze mną. Nie denerwuj się, chcę się tylko dowiedzieć. A pokrzyżujesz plany wielu mi podobnym. Ta tutaj wszystko wyjaśni. Jestem uwięziona na szczycie wojownika. Ta tutaj widziała w pamięci Sophie Dryden tyle ciekawych miejsc. Ta tutaj chciałaby obejrzeć świat na własne oczy. Aby mnie uwolnić, do starej wieży maga pójść musisz i dzieła zniszczenia dokonać. W zamian starego ta tutaj maga? Scali zasłonę. Avernus nie żyje? Będzie demonów, no, no. Wrogów nie będzie. Wasz szczyt stanie się bezpieczny. Pozwól tylko tej tutaj wyjść na świat. Chociaż tak, fakt faktem, Avernus żyje. No kurde, grałem w to niejednokrotnie. Ale po co spoilerować? Nie wszyscy musieli to przechodzić. Zanim zawrzemy umowę, co konkretnie mam zniszczyć? A co dokładnie zrobisz, jeśli cię uwolnią? Przychodzę w imię... Dobra, a co dokładnie zrobisz, jeśli cię uwolnią? Ta tutaj będzie podróżować, będzie oglądać, ta tutaj się pożywi. Beze mnie... Pożywi, słyszeliście? Zasłona stanie się słabsza. Więcej demonów, więcej cierpienia. Wybierasz jednego spośród mego rodzaju lub wielu. Co konkretnie mam zniszczyć? Przychodzę w imieniu Lewiego, opowiedz mi o Sophie Dryden. Ta tutaj wie wszystko, ale powie dopiero, gdy wieża zostanie zniszczona. O nie, nie ma mowy, żebym zawarł z tobą jakąkolwiek umowę. Jesteś więc głupcem! Demonie. Dobra. W takim razie głupiec musi wykonać ruch pierwszy. Ich zamrozić. Dobrze. Alisterze, rozwal najpierw pojedyncze jednostki. Brawo. Teraz się zajmij tymi, żeby nam nie przeszkadzali. Po co mają nam przeszkadzać? Dobra. Zanim tamto się odmrozi. Stenie, jeżeli masz mocarny cios, wal. Brawo. I go wykończyć. Brawo. Ten leży, Sofia. Dobra, tego my rozwalimy. Tutaj Sofia niech ma zajęcie ze Stenem. A my musimy też trochę działać właśnie. O, ogłuszyli Stena. Alisterze, wal tarczą. I wykończ. I brawo. Dobra, zajmijmy się. My tutaj Atarangilim podejdziemy. Możemy? Ją cios rękojeści ogłuszyć, czy coś? No, no ci dajesz. Ładnie, można ją powalić. No to mocarny cios w takim razie. Wykończyć jak najszybciej przeciwnika. No, no. I jeszcze to. My tutaj z kolei zamrozimy. Brawo i... I co? No i koniec z nią. Brawo, Stenie. Oj, niepotrzebnie wziąłeś okład. Przykro mi, Lewi. Ale... No nie mieliśmy wyjścia, to nie była zresztą twoja... Twoja praprababka. To był demon. Nie mogę uwierzyć, że moja praprababka nadal była wśród żywych. Nie była. Cóż, można by powiedzieć, że trochę była żywa, a trochę martwa. Muszę trochę się napić. Żywe, trochę martwe. O, jakby to wszystko rozwiązywało. Dobra, co my tu mamy? Coś... O, siły nam brakuje. A ile mamy? 29 to jeden poziom. Daleko do poziomu, ale... Sten? Ty ile masz? Ty możesz. Dobra.
Dopóki możesz, to się zamieńmy, ale oczywiście oddajesz, gdy już zdobędziemy poziom. Księga. Dziennik Sophie Dryden. Dobra, przeczytam. 21 Eluwiesta. Stało się, szlachta opowiedziała się po stronie Arlanda, smarkacza, który nauczył się chodzić w wieku 5 lat. Arlanda, którego 2 lata temu jeszcze odciągano od cycka mamki. Przynajmniej tak mówił. Zdaniem Ternów i Arlów jest on łatwowiernym prostakiem, lecz w jego wzroku dostrzegłam coś przerażającego. 10 Moriolis. Obserwowałem uroczystość letniego prześlenia, zamknięta wysoko w forcie Drakon. Regent oskarża mnie o zdradę, lecz jedyną moją winą jest wierność swojej ojczyźnie i sercu. Pierścień z rubinem rozwiązał strażnikowi język i dowiedziałem się, że banowie walczą o złagodzenie wyroku. Modlę się za ich powodzenie, lecz obawiam się, że czeka mnie szafot. Drugi Ferventis. Wywar był niczym płynny ogień, lecz przeżyłam. Opakujcie mnie, bowiem przeżyłam. Opakujcie mnie? Bowiem przeżyłam? Chyba nie opakujcie mnie. Gdyby tylko zabili mnie od razu. Powinna była umrzeć jako dama, największa z Drydenów, a nie żyć i stać się tym potwornym niczym. 19 Matrienalis. Dość tego, nie będę dłużej stracić czasu na to żałosne babskie biadolenie. Śmierć przychodzi łatwo, lecz los postanowił mnie zachować, a ja wykorzystam tę szansę. Szara straż stanowi armię, a stary komendant jest słaby. To już cień człowieka. Poderwał strażników do walki, a Arland pożałuje dnia, w którym mnie oszczędził. Widzicie, chciała też się zemścić. Tutaj historia. Sophie Dryden. Plugawiec. Przebyliśmy w środku nocy, od wielu dni tropiliśmy tego czarnoksiężnika i nareszcie zapędziliśmy go w kozi róg, a przynajmniej tak nam się wydawało. Z plugawcami nie ma żartów. Dobra, ten kufer możemy otworzyć, to... A tutaj Leliano przyjdzie z nami. Chodź, możemy iść dalej, Levi. Przykro mi, ale tak miało być. Dobra, żeby nie było, nie wiem co tam nas czeka. No, było to akurat do przewidzenia, co nas tu czeka. Oczywiście kolejna walka. Szybko ich wykończyć. Mocarny cios, Alister. Z tego co pamiętam, właśnie, widzieliście przez chwilkę, są tutaj pułapki. Abyśmy nie wpadli. Leliana by zdobyła trochę punktów doświadczenia. Ale jak gdyby nigdy nic. Przebieg sobie, nie wiem ile jeszcze jest tutaj pułapek, ale... No i jeszcze Morrigan. Dobra. I stójcie w miejscu. Weźmy Morrigan. Nie będziemy chodzić w tą i w tą. W tą i z powrotem. Tutaj była pułapka, chodźmy brzegiem. No i dobra. Zaczynajmy. A to Rendilu prowadź dalej. Wieża Avernusa. Zaraz go spotkamy. I postaramy się dowiedzieć to, co interesowało Leviego. O, czekajcie. Tutaj może być ciężko, ale zablokujmy ich wszystkich. Brawo. Ładnie ich zablokowała. Najpierw Alister. O, i Morrigan ma poziom. Teraz my tutaj z tyłu. Albo... Tego, skoro możemy od razu. Mocarny cios. Brawo, roztrzaskanie się powiodło. Jeszcze Sten ma mocarny cios, a Alister ma uderzenie tarczą. Aj, ale niestety się rozmnożyli, jak widzicie, i po strategii. Normalnie strateg ze mnie. Niesamowity. Notatki na temat zdolności, mikstura alchemiczna. Tutaj nie zejdziemy. No dobra, księga. Notatki Avernusa. Skażenie pozwala nam wyczuwać pomioty. Im dłużej przeżyjemy mimo skażonej krwi, tym bardziej przybiera ona na sile. Niestety sprzecznie
spaczenie, to w końcu weźmie górę nad strażnikiem, z biegiem lat pożerając ciało i umysł, nie pozostawiając niczego. A gdyby rozwój skażenia dałoby się zatrzymać lub w jakiś sposób ograniczyć? Gdyby strażnik mógł nabrać większej mocy, która by go przy tym nie zabiła? Jak wielka byłaby to moc? Czy wystarczyłaby do powstrzymania demonów? Rytuał dołączenia jest bardzo prymitywny. Bierzemy w siebie krew pomiotów w najbardziej oczywisty sposób. Większość rekrutów ginie na miejscu. Mieliśmy okazję się tego dowiedzieć. Z powodu skażenia. W końcu ta krew jest trucizną. Na pewno istnieje jakiś sposób na ulepszenie, dołączenia, na wyizolowanie prawdziwej mocy krwi pomiotów i oddzielenia jej od zła, które nas zabija. Czuję, jak skażenie zaczyna pochłaniać moje ciało. Nie mogę mu się poddać. Mam zbyt wiele do zrobienia. Dzięki swojej magii zdołałem spowolnić jego nieuchronny rozwój, lecz nie całkowicie. Zaczynam słyszeć różne rzeczy, nawet na jawie. Głos piękniejszy od wszystkich innych, wzywający mnie z głębi. W swoich snach widuję czarne miasto, które mnie przyciąga. W nim coś jest. Odpowiedź na pytanie, czym jest skażenie, które dzielimy z pomiotami. Co tutaj? To opis starych badań prowadzonych przez maga Vernusa, szereg eksperymentów zrelacjonowanych z więzłym, pozbawionym jakichkolwiek emocji językiem. Dzień 32. Obiekt nie reaguje na jakiekolwiek bodźce. Sprawdzanie progu bólu nie dało żadnych rezultatów. Pozostały tylko 3 obiekty. Dzień 82. On eksperymentował na innych. Gdyby tylko udało mi się powtórzyć niezwykły sukces z poprzedniej nocy. Energia elektryczna to wyłącznie katalizator. Kluczowe znaczenie ma krew. Dzień 97. Energia i krew. Kolejne przypadki ich stosowania zaowocowały powtórzeniem rezultatów. Przypuszczam, że sukces osiągnąć można za pomocą metod alchemicznych. Nie ma już jednak więcej obiektów. Gdyby tylko udało mi się zdobyć jeszcze jeden. Albo tuzin. Jakich wspaniałych rzeczy mógłbym dokonać. On eksperymentował na innych. A to mikstura alchemiczna. Zaczynajmy. Mikstura wydaje się stanowić kulminację przerażających badań Avernusa. Obiecuję wyzwolić ukryty potencjał skażonej krwi wypitej podczas dołączenia. Wypij zawartość fiolki, zniszcz fiolkę, zostaw fiolkę spokojnie. To chodzi o magię krwi, tylko tyle wam powiem, ale my nie wykorzystamy takich badań, tym bardziej, że zostały wyniki te uzyskane poprzez tortury innych. Nawet siły Atarendil nie obejrzą. Chodźmy. Avernus. Słyszę cię. Pozwól mi się skoncentrować. Nawet w tej chwili demony próbują uzupełnić swoje szeregi. Czy to tobie należy dziękować za to mile widziane, acz tymczasowe zachwianie równowagi? Stary strażnik mag, ty jeszcze żyjesz? Ledwo. Zostało mi bardzo mało czasu. Co tu robisz? Co zamierzasz? Chcę poznać odpowiedzi na kilka pytań. Zastanawiam się, czy powinienem pozwolić ci żyć. Widziałem efekty twoich eksperymentów. Szczyt wojownika należy uwolnić od plagi demonów. Przybywam, aby odzyskać bazę Szarej Straży. Godny podziwu cel. Ale by go osiągnąć, trzeba całkowicie odciąć demony od tego miejsca. Jak to zrobić? Szczyt wojownika należy uwolnić od plagi. Dobra, widziałem efekty twoich eksperymentów. Były konieczne. Były. Każdy sposób zdobycia choćby strzępu informacji, dzięki której możliwe byłoby pokonanie demona, był uzasadniony. Jako strażnik powinieneś zdawać sobie z tego sprawę. Konieczne? Konieczna to jest wizyta w wychodku po 8-godzinnej podróży. Dla przyzywania demonów nie ma usprawiedliwienia. Uroczo. Morrigan nawet się nie odezwała w tym przypadku. Skąd wiesz, że jestem strażnikiem? Dzięki moim badaniom oraz magii krwi. Ale nawet gdyby nie one, któż poza strażnikiem odważyłby się wejść na szczyt wojownika? Zastanawiam się, czy powinienem pozwolić się żyć. Szczyt wojownika należy uwolnić od plagi demonów. No dobra. Chcę poznać odpowiedzi na kilka pytań. Zastanawiam się, o co może chodzić. Pytaj. Jak przetrwałeś te wszystkie lata? Zakon postępuje głupio, zakazując korzystania z magii krwi. Jest tyle tajemnic do odkrycia. Moje ciało zaczęło się rozkładać, ale znalazłem sposób, by spowolnić ten proces. Wszystko ma jednak swoje granice.
A mi się wydaje, że zakon dobrze robi. Wykorzystywanie magii krwi. Sprowadził mnie tutaj prawnuk Sophie Levy. Mów. Panie magu, moje rodowe nazwisko od ponad 100 lat jest nic nie warte. Czy masz jakieś dowody na to, że Sofia była bohaterką? Chłopiec, który stawił czoło mgłom. A więc jednak wysłuchałeś mego wołania. Jesteś jednym z Drydenów? Wszechświat ma jednak poczucie humoru. Co masz na myśli? Był ledwie chłopcem, gdy zapuścił się w głębiny tuneli rozciągających się pod szczytem. Serce miał czyste i pewien był swego. W snach dałem mu niezbędne klucze. Miał być moim wybawicielem. Po prostu odpowiedz na pytanie Lewiego. Twoja praprababka była najlepszą spośród nas. Odważna, charyzmatyczna, zapalczywa, bezgranicznie oddana sprawie. Mimo to przegraliśmy. Walczyliśmy z tyranem. Tak pełni wigoru, tak nieświadomi czekających nas konsekwencji. Ale dowody? Nie ma żadnych dowodów. Przykro mi, Levy. Ja miałem nadzieję. Ale dziękuję ci, strażniku. Opowiedz mi o tym, co się tutaj stało. Co by komu przyszło po opowieściach? Arland od dawna już nie żyje. Podobnie jak wszyscy spiskowcy biorący udział w przygotowaniach do rebelii. Ciało Sofii porusza się i mówi. Ale i ona jest już martwa. No, teraz w zupełności jest już. Król Arland był tyranem? Rządził za pomocą strachu i trucizny. W swej perfidii skłócił ze sobą całą szlachtę, która starła się w przerażającej bitwie. Uważaliśmy go za potwora. Zgromadziliśmy sprzymierzeńców i zorganizowaliśmy powstanie. Ale wraz z upływem czasu nasza porażka poszła w zapomnienie, nieprawdaż? Wtedy zdawało nam się, że to sprawa niecierpiąca zwłoki. Tymczasem królestwo nadal istnieje. Co stało się z rebelią? Zbyt wiele ust, które trzeba by zamknąć. Nawet magia nie da sobie z tym rady. Tak więc spotkaliśmy się z Ternem Kuslandem. Kuslandem? Z nim u swego boku mieliśmy szansę na zwycięstwo. Stało się jednak inaczej. Wpadliśmy w zasadzkę zastawioną przez Królewską Gwardię. Dowodząca nami Sofia Dryden i ja ledwie uszliśmy z życiem. Kuslandowie mało co się nie zbuntowali, to moja rodzina. Tak? Tamtego dnia odeszło wielu twoich krewnych. Widziałem głowę Terna na stole. Z jabłkiem w ustach. Rzeźnicy Arlanda wymordowali dość Kuslandów, by uczynić ród podatnym na wpływy. Musiałeś zdać sobie sprawę z tego, że przyzwanie tak wielu demonów to czyn ryzykowny. Być może, ale chodziło o przetrwanie. To była dla nas ostatnia deska ratunku. Przez całe miesiące przygotowywałem kręgi przyzywania, badałem najmroczniejsze głębiny pustki. Była to chwila triumfu demonicznej wiedzy. Dziesiątki demonów przyzywanych moimi rękoma. Ale coś ci się nie udało. Biorąc pod uwagę, ile było zmiennych, nie dało się uniknąć błędów w obliczeniach. A tak mało brakowało. Perswazja, to ty jesteś za to wszystko odpowiedzialny. Pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Mocne słowa. Tym bardziej, że padają z ust strażnika. Taki zmęczony, taki stary. Pozwól mi naprawić moje największe błędy. Pozwól mi oczyścić to miejsce. Wówczas przyjmę karę, jaką mi wymierzysz. Sofia Dryden wiedziała o demonach? Wydała rozkaz, ale ja i tak bym je przyzwał. Badania nad magią mogą być kontynuowane tylko pod kuratelą strażników. To szansa na ponowne odkrycie zapomnianych tajemnic starożytnego Imperium Tevinter. Pamiętasz chyba, jak to wszystko się skończyło? Czarne miasto, mroczne pomioty? To wszystko kłamstwa, które zakon rozpowszechnia, żeby podporządkować sobie magów, żeby byli mu posłuszni. Skąd wiesz, że zakon się myli? A skąd ty wiesz, że ma rację? Jego wiara nakazuje wiele rzeczy grzecznie przełknąć, ofiarując w zamian niewielkie pocieszenie. Chcę zapytać o coś innego. Tak? Jaki jest cel twoich eksperymentów? Powstrzymać demoniczną falę. Naprawić błędy przeszłości. Źródłem magii krwi są demony.
potrafiły przeciwstawić się wszystkiemu, co przeciw nim rzucałem. Jednakże skaza mrocznych pomiotów jest im obca. Moc, której nie potrafią się przeciwstawić. Co to za moc? Strażnicy używają jej do wykrywania mrocznych pomiotów. Taki banał. Moje badania ujawniły dużo więcej. Ta wiedza mogłaby nie tylko ocalić szczyt wojownika. Dzięki niej strażnicy mogliby stać się jeszcze potężniejsi. O nie. Tylko potwór poświęciłby innych strażników. To było konieczne, niezbędne. Ta, konieczne. Kilka marnych lat, jakie mieli spędzić uwięzieni w tej wieży, było niczym wobec ostatecznego celu. O nie zgadzam się z tym. Nadałem sens ich śmierci. Możesz przekazać mi to, czego się dowiedziałeś? Zapoznałeś się już z moimi badaniami, ale z czasem, korzystając z odpowiednich materiałów, mógłbym dowiedzieć się dużo więcej. Czas na pytanie dobiegł końca. Niech i tak będzie. Mam tylko jedną prośbę. Jeśli kieruje tobą pragnienie sprawiedliwości lub zemsty, wstrzymaj się do czasu, aż załatwimy sprawę demonów. Demony muszą zostać powstrzymane. Natychmiast. Musimy udać się do wielkiej sali. Tam naprawię szkody, które tak dawno temu wyrządziłem. Zobaczymy. Będzie niebezpiecznie. Na każdym kroku atakować nas będą demony. Chodźmy. Dobra, chodźmy, ale... O, to jego eksperymenty. Jak chcesz. Rozdział 4. Co tutaj mamy? Jednakże pozostała jedna tajemnica, stanowiąca zagadkę nawet dla samej komendant Halvik. Kiedy komendant Asturian, wiedziony powołaniem, udał się na głębokie ścieżki, nie miał w ręku potęgi Asturiana, swego miecza wykutego przez krasnoludzkich mistrzów i otrzymanego z okazji ukończenia szczytu wojownika. Nie przekazał też broni swej następczyni, ani żadnemu z szarych strażników. Choć niektórzy utrzymują, że Asturian zniszczył ów oręż w starczej głupocie i nie wierzył, że ukrył go gdzieś wewnątrz twierdzy. Pewien młody strażnik mówił, że Asturian chwycił go za ramiona, przeszył spojrzeniem i rzekł: miecz przypomni ci o tym, co znaczy być strażnikiem. Gdy nadejdą cienie, wypowiedz przede mną słowa swojej przysięgi. Nie wiadomo do końca, co to właściwie miało znaczyć. Zaktualizowane zadanie. Poznajesz historię założenia bazy i ostatnich dni jej założyciela. Zapisano tu, że komendant Asturian prawdopodobnie pozostawił w bazie ukryte pomieszczenia i być może ukrył na szczycie wojownika coś ważnego. Odnalazłeś ślady, lecz dokąd one prowadzą? Broń Avernusa, gdy ten będzie zamykać rozdarcie w zasłonie. Mag Szarej Straży Avernus zgodził się zamknąć rozdarcie w zasłonie, przez które przybywają demony terroryzujące szczyt wojownika. Na odprawienie rytuału potrzeba czasu, a podczas jego trwania należy chronić Avernusa. Dobra, ale najpierw tutaj Morrigan miała... Właśnie. Co tobie dać? Bym chętnie na miażdżące więzienie inwestował, chociaż porażenie, no i kamienna pięść też potrafi roztrzaskać, ale spoko poczeka, skoro mamy do dyspozycji Atarendila, Alistera. No i tutaj też będzie trzeba, ale najpierw porażenie, żeby mieć większy arsenał. O, zdobyte sloty, ale na razie nie potrzeba. Kufer zamknięty, więc tutaj się przyda Leliana. Czy coś jeszcze mamy? Nic. Właśnie, dostałaś te punkty. Możesz już oddech zimy. Super, proszę. To jest dopiero kostur. Poziom 7, wszystko jest. Niesamowity. Nawet zasięg większy. 52, tamten ten 58. Moc zaklęć 7. Moc zaklęć 3. Super, teraz to zmieciemy wszystkich z powierzchni. No, nagle zniknął. Nie wiem, co nas tam czeka. Lepiej zapisać. Nie, na moście nic nas nie czeka. Chodźcie w tym kierunku. O! Co to za błąd? Widzicie to? Masakra. Gdzie ja jestem? Ty, nie chcę wpaść. Ale to akurat muszę zapisać pod czymś innym.
i zobaczymy, kiedyś może przetestuję, ale teraz to najpierw wieża Avernusa. Ale błąd. Masakra. A ja chciałem tylko uniknąć pułapek. No dobra, wiemy jak się wykonuje ten błąd. O, właśnie tego chciałem uniknąć, no. Dobra. Przyspieszmy trochę ten problem, ale że aż tutaj musimy od razu... Musimy działać szybko! Demony już rozszarpują wrota swymi pazurami! Dobra, to pomóż. Zasłona musi zostać zamknięta. Co mam robić? Odsłonię kręgi przyzywania, które tak dawno temu namalowałem. Mogą się pojawić fale duchów i demonów. Pozbądź się ich. Zaczynam. Najpierw muszę przyzwać magiczne energie. Czuję je. Morrigan, tu się na pewno przyda. Nadciągają gdzie? O, nadciągają faktycznie. Bierz tutaj ich mroź. Brawo, od razu padli. I tego też mroź, skoro są podatni. Brawo. A co następne będzie? Już większy cień. Czy może od razu porazić go? Trochę tam dostał, ale niewiele. Ogłuszone? Nie, odporność mają. Dobra. Dobra, padł. I teraz też... Dobrze, Alistera nie zamroziliśmy. Masz uderzenie? Można rozbić ich? Nie, nie można ich rozbić. W takim razie wykończ ich. A my tutaj Atarangilem sobie się zajmujemy. O, 42 obrażeń, dobrze. A można go walnąć? No, powiedzmy, że zadziałało. O, Morrigan, świetnie sobie radzisz. Kolejne. A teraz popielny upiór jakiś. Dobra, zamroź. Aha. Zaraz to zrobisz, ale... Dobra, raz się udało. Teraz z kolei musimy go... Dobrze. Chyba podatne tamte są popielne na elektryczność. Dobra, wykończony. No to ostatni popielny został. Teraz to... O! Walnął jakimś tornadem? Dobra, po wszystkim. Nie, nie po wszystkim. Mini boss, demon pożądania. Morrigan, działaj szybko. Zadziałało, zadziałało. Dobra, atakujcie. Ale dajmy Morrigan miejsca. Alisterze, wal starczy. Dobrze, jeszcze raz. Co, rozbicie? Rozbicie broni? Po co? Zamrozisz się jeszcze raz? Odporność. Dobra, jeszcze raz. Szybko, może ogłusz ją w takim razie. Nie zadziałało. Co ona robi? O, ogłuszenie. Niedobrze, ale teraz możemy... Nie udało mi się. Co szybko zadziałało. Nie, udało się, jednak skorzystaliśmy z tego. A Trendilu... Co to jest? Przeklęty taniec? Z czasem otrzymuje obrażenia duchowe. Kobiety mają zmniejszone odporności, mężczyźni nie mogą uzdrawiać. O, oby jak najszybciej to minęło. Coś tutaj wyłączyć można? Nie. Dobra, Morrigan. Mroź jeszcze raz. Nie udało się. Sten pada. Nie, to raczej nie. No, wykończ się. Co znowu? Morrigan. Koniec, po wszystkim. Jasne. O, ile suwerenów. Pozbierajmy co możemy. Zaraz pogadamy. O, tam coś jest. Portret Asturiana. To o to chodzi. No, Avernusie. Już po wszystkim. Zasłona jest teraz mocna.
a przynajmniej mocniejsza niż wcześniej. Mówiłem, że poddam się osądowi. I tak się stanie. Czy mogę teraz w spokoju prowadzić swoje eksperymenty? Możemy go zabić. Za twoje zbrodnie jedyną karą może być śmierć. Musisz odkupić swoje winy. Postaraj się pomóc strażnikom, ale działaj etycznie. Twoją karą będzie życie ze świadomością tego, co zrobiłeś. Wydalam cię ze straży. Odejdź stąd i nie wracaj. Nie będę twym sędzią. Nie. Musisz odkupić swoje winy. Postaraj się pomóc strażnikom, ale działaj etycznie. Tak uczynię. Poświęcę na to czas, który mi jeszcze pozostał. Mogą minąć całe miesiące lub nawet lata, nim moje badania wydadzą owoce. Gdy to w końcu nastąpi, poślę po ciebie. Dziękuję ci, strażniku. Udało ci się, strażniku. Szczyt wojownika znów jest bezpieczny. Moim zdaniem ten stary pierdziel Avernus zasługuje na szubienicę, ale ludzie gotowi są robić dziwne rzeczy, żeby pozostać przy życiu. Ale jeśli będzie prowadził badania, bez ofiar, magii, krwi i tak dalej, może osiągnie jakieś sensowne rezultaty. To prawda, zgadzam się z tobą. Nie udało się znaleźć dowodów, które pomogłyby przywrócić dobre imię mojej rodzinie. Nawet jeśli brakło dowodów, czyny Sofii tak były godne potępienia. W przeszłości nie znajdziesz odkupienia, szukaj go w przyszłości. Co do twojej babki nie mam pewności, ale ty jesteś dobrym człowiekiem. Cóż, dzięki strażniku. Tak długo myślałem tylko o przeszłości. Tak długo szukałem odpowiedzi, ale myślę, że lepiej by było, gdybym został w domu. Dość już tego, bo zaczynam się gubić. Masz teraz do swojej dyspozycji całą fortecę, a ja powinienem chyba wrócić do swego fachu. Dokąd się udasz? Szczyt wojownika wydaje się strasznie pusty. To prawda. Może jednak z czasem się zaludni. W końcu jesteś w trakcie gromadzenia armii. Taka forteca może ci się przydać. Nie zdołam cię przekonać, by został? Wiesz, że nie nadaje się do walki, ale dobry ze mnie kupiec, jeśli mogę tak o sobie powiedzieć. Moi kuzyni szukali bezpiecznego miejsca na składowanie towarów. Szczyt doskonale się nada do tego celu. Wszystko, co Drydenowie mają do zaoferowania, jest twoje za cenę pomniejszoną o pokaźny rabat. Wygląda na to, że już tutaj skończyliśmy. Inwazja demonów została powstrzymana, a baza strażników jest bezpieczna. Dobrze się sprawiliśmy. No i z tymi słowami, trzeba przyznać, zakończyliśmy. Szczyt wojownika. Sofia Dryden próbowała zrzucić z tronu króla Arlanda, miała swoje powody i to, czy była wielkoprzywódczynią, czy spiskowała przeciw prawowitemu władcy, zależy od punktu widzenia. Tak czy inaczej nie można niczego udowodnić, więc reputacja Drydenów nie zostanie naprawiona. Rozdarcie zasłony zostało naprawione, dzięki czemu na szczycie wojownika przestaną pojawiać się demon. Koniec stworzenia, tutaj popielne widmo. Widma te potrafią tworzyć miniaturowe tornado, tak jak mieliśmy okazję zobaczyć, niszcząc każdego, kto podejdzie zbyt blisko, a ich dotyk wysysa siły życiowe. I demon pożądania. Dobra. Mamy poziom w siłę, zainwestujmy. Ten akurat. Tutaj 12 poziom drwiny, nie chcę na razie. Trzaskany potężne ciosy, a później oburęczną siłę weźmiemy. Jasne. Dobra, na razie punkt taktyczny poczeka. No i Stenie, tak jak wspominałem, wiesz, nie mam nic do ciebie, ale prosiłbym, byś tam nam teraz oddał zbroję. Ile ona miała? Plus 10 do odporności na ogień. Tutaj też do obrażeń przy trafieniu krytycznym lub ciosie w plecy mamy. Do odporności fizycznej, do pancerza. Co prawda zmęczenie spore, ale do wytrzymałości. Brawo, super. Ale teraz tutaj stal. To Alisterowi, on będzie z nami dłużej. Chociaż Sten to teraz się przydaje, co? W takich sytuacjach, kiedy może wykorzystać właśnie modlitwę za zmarłych Kunari, by nas, no, wskrzesić, tak jakby w trakcie walki. Łuskowe, stal i stal. I tutaj co masz? Masz lepsze, tak?
No to dobra, skoro masz lepsze, nie będziemy już nic zmieniać. Jeżeli chodzi o broń, to nie mamy niczego lepszego. No to dobra. Właśnie. Portret Asturiana. Udało ci się znaleźć stary obraz pochodzący jeszcze z czasów dowódcy Asturiana. Może w historii Asturiana jest o nim mowa. Wyrecytuj przysięgę starej straży. Oby tylko klucza nie trzeba było. Nie trzeba, skrytka Asturiana. Potęga. Pas mamy. Nie to. I jeszcze suweren. Dobra nasza. Pas oczywiście Atarendil nałoży. A ten do siły dostanie... Alister. Alisterze. Jak z tą potęgą Asturiana do obrażeń? Dwa osłabia pobliskie mroczne pomioty do przebijania pancerza. Właśnie nie wiem. 8.40 tutaj. Prawie to samo, tylko inne dodatki. No nic to. Chyba nie będę zamieniał. Tylko, że mieliśmy jeszcze... Czeladnicza runa ognia. Tylko dwa... Mistrzowska runa srebrna do obrażeń przeciwko mrocznym pomiotom. Bo ty na razie nie możesz, prawda? Skazi krew. No właśnie, 31 siła ty masz. 27. To nawet kolejny poziom będzie za mało. Dobra, to nic. Później się skupimy, jak będziemy u Bodana. I będziemy chcieli coś zakupić. To wtedy popatrzymy, co i jak. A teraz wyjdźmy na zewnątrz. Nie tędy. Patrz na mapę, Atarendil, patrz na mapę. No i tutaj. Jeszcze tutaj wrócimy z naszą Lelianą. Tylko, że zrobimy to na szybko w następnym odcinku. Więc 15 odcinek. Póki co, jak widzicie, tutaj nic nie ma. No, oprócz kości pozostałych przeciwników. Pokonanych przeciwników. Ale zobaczycie, gdy pójdziemy do obozu i wrócimy, to się trochę zmieni. Dobra. Mam nadzieję, że 15 odcinek wam się podobał. Szczyt wojownika został odbity, jest bezpieczny i jest to baza szarych strażników. I będzie tutaj coś, jak wrócimy, zobaczycie, co według mnie przydałoby się bardziej w obozie drużyny niż tutaj, że będziemy musieli tutaj za każdym razem przychodzić w razie co, ale sami zobaczycie, przekonacie się. W każdym razie dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!